Dzień dobry, Michał Kaczor, zapraszam na skrót najważniejszych informacji dnia. Po kilkutygodniowej emisji testowej na 99,7 FM przyszedł czas na prawdziwy początek. W środę 31 lipca wystartowało Radio Rekord Sandomierz. Odnowienie kaplicy w klasztorze ojców Bernardynów w Radomiu i remont elewacji zabytkowego budynku dzwonnicy to przykłady prac, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w ramach projektu Mazowsze dla zabytków. 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Przytyk otrzymało sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Zakup dofinansował samorząd województwa mazowieckiego. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza do udziału w projekcie Rusz się w elektrowni. W sierpniowym programie przewidziane są zajęcia jogi oraz warsztaty taneczne. To już wszystko w tym wydaniu. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.